Cześć! W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam 5 wypowiedzi pana Janusza Korwin-Mikkego, lidera partii Korwin. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Kobieta przesiąka poglądami człowieka, z którym sypia. Ostatecznie natura czy Bóg, nie będziemy się spierać. Nie po to tak skonstruował mężczyzn, by setki tysięcy plemników się marnowały. Wnikają one w ciało kobiety i przerabiają ją na obraz i podobieństwo mężczyzny, do którego ona należy. Wydaje mi się, że jest to bardziej żart niż poparte wiedzą poważne stwierdzenie prawie 74-letniego polityka. Nawet jeśli potraktujemy to jako metaforę, że kobieta przez samo przebywanie z mężczyzną i rozmawianie z nim zaczyna wierzyć w to, co on, zmienia swoje poglądy na bliższe jego, to wciąż, według mnie, jest to kompletna bzdura. Kobiety nie mogą być zbyt inteligentne, dba o to mechanizm ewolucji naturalnej. Inteligentna istota nie wytrzymałaby przebywania przez dłużej niż godzinę dziennie z paplającym dzieckiem. Dlatego właśnie, i nie tylko dlatego, mężczyźni nie lubią wiązać się z kobietami inteligentnymi. Instynktownie chcą, by ich dzieci miały dobrą opiekę. Czyli kobiety posiadające dzieci lub będące w związku z mężczyzną są mniej inteligentne od singielek? W takim razie pani Krystyna Pawłowicz jest jakimś geniuszem. Z tą pedofilią mocno się przesadza. Pedofilem, miłośnikiem 8-letnich panienek był na przykład Ludwik Karol, ten od Alicji w Krainie Czarów. Nie tylko sąsiadki, ale i panie z towarzystwa na ogół bez obaw posyłały dziewczynki do jego domu, uważając, że dotykanie przez mężczyznę, byle oczywiście bez nadmiernego natręctwa, raczej rozbudza kobiecość i pomaga niż szkodzi. Również uodparnia na podobne zaloty w przyszłości. Oczywiście robienie czegokolwiek na siłę, nie wspominając o stosunkach seksualnych lub nie daj Boże o gwałcie, powinny być z całą surowością karane. Według mnie i wiele osób z pewnością się ze mną zgodzi, nawet dotykanie dziecka przez jakiegoś obcego, podkreślmy, obcego faceta jest co najmniej niepokojące. Nie mówię tutaj o tym, że jakiś obcy facet poda rękę waszemu dziecku. Mówię o obcym człowieku, który ma waszą córkę na kolanach i na przykład trzyma swoją rękę na jej udzie, ok? Dodatkowo, w jaki sposób to mają uodpornić na tego typu zaloty w przyszłości, jednocześnie nie robiąc jej krzywdy? Jak człowiek oparzy się żelazkiem, to wie, że następnym razem ma uważać, no bo odczuł ból. Po takich, nazwijmy to, zalotach obcego faceta, w psychice tej dziewczynki powstanie rana, która przy następnych zalotach, tym razem rówieśnika, da o sobie znać. To ma być niby dobre? Wolałbym, żeby moja córka trafiła w ręce na pedofila, który pogłaszcza, i poszła na lekcję edukacji seksualnej. Bo to zabija erotyzm. Podobna sytuacja jak przed chwilą. Obcy facet maca ci dziecko, a ty mówisz: dobrze, że mojej córce przytrafiło się coś takiego. Mogłaby przecież w tym samym czasie siedzieć na tych porąbanych lekcjach z edukacji seksualnej. Później w tym samym wywiadzie pan Janusz popisał się kompletną niewiedzą. Czy koń, czy baran mają lekcje edukacji seksualnej? Nie, umieją to robić, prawda? Oczywiście, że nie. Koń i baran nie muszą mieć edukacji seksualnej, bo nie używają ani prezerwatyw, ani tabletek antykoncepcyjnych. Miałem tego typu lekcje w szkole, krótko, ale miałem. Na tych lekcjach mówi się przede wszystkim o antykoncepcji i chorobach wenerycznych. Lekcje zostały ze szkół odwołane i małolaty zaczęły zachodzić w ciążę. O to wam wszystkim chodzi? Żeby ludzie nie wiedzieli, jak się zabezpieczać i się jeszcze pochorowali? Swoją drogą pan Janusz przy tej okazji mówił też o swojej przeszłości, o tym, jak to robił z dziewczynami. To było grubo ponad 50 lat temu. Czasy się zmieniły. Teraz młodzież ma do czynienia z seksem w sumie na co dzień. W telewizji o godzinie 15 na TVN można obejrzeć film i sobie pooglądać gołe cycki. W serialach dwie laski się całują z języczkiem, a małolaty uprawiają seks. Nie wspomnę o tym, że każdy może wejść w internet i obejrzeć sobie film porno. Czasy się zmieniły. Dlatego takie myślenie, jakie prezentuje tutaj pan Janusz Korwin-Mikke, również musi się chociaż trochę zmienić. I to wszystko, co dla was dzisiaj przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś ciekawe wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem.
Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.